Jak to dobrze, że w swojej opatrzności Pan Bóg zechciał, byśmy rozpoczęli nasze spotkanie i naszą liturgię słowa od początku pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Dlaczego? Dlatego, że te słowa mówiły nam o tym, co to jest zbawienie, co to jest odkupienie i co to jest usprawiedliwienie. Ktoś mógłby powiedzieć zaraz, w jaki sposób mówił o tych trzech darach, czy łaskach, czy rzeczywistościach, skoro żadnej definicji nie słyszeliśmy. Owszem, definicje też są potrzebne, ale takie rzeczywistości jak zbawienie, usprawiedliwienie, odkupienie najpierw muszą być, a potem je można definiować. Najpierw muszą się wydarzyć, a potem można je opisywać. Dlaczego? Dlatego, że to nie są idee pochodzące z umysłu ludzkiego. Dlatego, że to nie są konstrukty myślowe, które powstawałyby w umyśle jakiegoś geniusza religijnego. Nie. To są faktyczne dary. To są faktyczne strumienie czy poruszenia mocy. To są faktyczne dotknięcia przez Pana Boga. A wtórnie, potem, można je oczywiście i trzeba opisywać, definiować i można przelewać w jakieś bardziej precyzyjne określenia, ale kolejność jest właśnie taka. Dlatego dobrze, że dziś usłyszeliśmy od świętego Pawła, na czym polega zbawienie, odkupienie, usprawiedliwienie. Wspomniał święty Paweł nie w liście do Tymoteusza o swoich definicjach z listu do Rzymian, z listu do Galatów, które też są ważne, ale w sensie chronologicznym są wtórne. Wspomniał o tym, co jemu w życiu się przydarzyło. Bo najpierw usłyszał o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, najpierw on sam został usprawiedliwiony i zrozumiał, jak wielkim darem jest odkupienie, a później mógł o tym pisać i do Rzymian, i do Galatów, i do wszystkich innych. Dlatego, kiedy pisał do Tymoteusza, odwołał się do faktów życia. Mówił, kiedyś byłem bluźniercą, prześladowcą i oszczercą. Pamiętamy list do Rzymian, kiedy mówił, że nikt nie może się chlubić przed Bogiem. Pamiętamy list do Rzymian, kiedy mówił, że to nie z uczynków, ale z wiary pochodzi nasze zbawienie. O swoim życiu mówił apostoł. I oczywiście o życiu każdego innego też. Byłem bluźniercą, prześladowcą, oszczercą, a więc nie z uczynków, nie miałem czym się chlubić. O tym też pisał w liście do Efezjan. Jeżeli Pan uznał mnie za godnego wiary, to dlatego, że On obdarzył mnie mocą. Spłynęła na mnie moc. Jest to moc usprawiedliwienia. Bóg, który usprawiedliwia grzeszników, przyodepchnie mocą. I to patrząc na tę moc, która pochodzi od Boga, patrząc na tę moc, która go faktycznie przemieniła, czyli na jego myśli, jego życie, jego czyny, to wtedy Chrystus uznał go za godnego wiary. Niegdyś bluźnierce, prześladowce i oszczerce, a dzisiaj apostoła. Pisze dalej apostoł, dostąpiłem miłosierdzia. Miłosierdzie, które okazuje się właśnie, tu cała tajemnica późniejszych wywodów świętego Pawła o usprawiedliwieniu i o łasce działającej przez miłość, czyli przemieniającej od wnętrza. Miłosierdzie to nie tylko jakaś pobłażliwość Pana Boga wobec grzechów. To nie tylko popatrzenie na grzesznika i powiedzenie, nie będziemy zwracać uwagi. Nie będziemy zwracać uwagi na jego postępki. I to będzie miłosierdzie. Nie. Miłosierdzie, które jak strumień spływa do wnętrza serca i przemienia. To jest miłosierdzie. Dostąpiłem miłosierdzia, mówi święty Paweł, dostałem się inny.
dostąpiłem miłosierdzia, bo On przemienił moje życie. Wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok. Wtedy miałem myśli zdrożne. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, a teraz wprowadził mnie na drogę i mnie prowadzi, bo to On sam jest drogą. Dostąpiłem miłosierdzia. Ponieważ działałem z nieświadomości w niewierze, bo świadomości Bóg mi ukazał oświecenie. Bóg udziela oświecenia, otwiera oczy. Wtedy byłem nieświadomy, a teraz działam w świadomości Bożej, dlatego w liście do Efezjan pisze, modlę się, abyście otrzymali też światło oczy serca, byście już nie działali w nieświadomości, ale w świadomości. To w ten sposób nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością. Tak patrząc na okoliczności tego listu, to są te późne listy świętego Pawła, te listy pasterskie, to jest wspomnienie z młodości, po wielu dziesiątkach lat. I no, nie ma tutaj takiego wykładu tego, czym jest usprawiedliwienie w liście do Galatów czy do Rzymian, to są bardzo wczesne listy. Dlaczego? Odpisze do Tymoteusza, któremu nie trzeba tego wykładać, ale przywołać przykład własnej osoby można. I to właśnie czyni święty Paweł takim biograficznym wspomnieniem. Bardzo mocny, wyraźny przykład, to już mówię tak z moich ostatnich obserwacji, właściwie z wczoraj, otrzymałem, kiedy jechałem na wizytację do parafii Matki Bożej Pompejańskiej, pod Wrocławiem jest taka nowy kościół, to wezwanie Matki Bożej Pompejańskiej. I jechaliśmy przez takie przedmieścia Wrocławia, mijamy jeden kościół, patrzy, jest ta piękna grafika wydarzenia Polska pod krzyżem. Taka na dużym plakacie. I zapraszająca tych chętnych, którzy mogą jechać pod Wrocławek, a tych, którzy nie mogą jechać w tej parafii na spotkanie, no właśnie tam, w tym samym czasie Polska pod krzyżem, jako wydarzenie parafialne w łączności z Wrocławki. Podjeżdżam sobie pod parafię Matki Bożej Pompejańskiej i to samo. Piękna grafika w wielkim wymiarze i takie samo zaproszenie w kolejnej parafii. I tak przyjrzałem się tej grafice rzeczywiście pełnej mocy i mądrości, która znowu pokazuje, co to jest usprawiedliwienie, co to jest zbawienie, co to jest odkupienie, pokazuje nie przez definicje, które znowu są potrzebne, są konieczne, ale wtórnie. A ta grafika pokazuje, czym pierwotnie są te wydarzenia, które mogą dotknąć, przemienić i oświecić człowieka. Dlaczego tak myślę, że ta grafika jest bardzo pomocna? Pokazuje bowiem fragment globu ziemskiego, i na tym fragmencie, jakby wyróżnioną w centrum, obramowaną granicami Polskę, bo to Polska, pod krzyżem, wyrasta ogromny krzyż, świetlisty, i rzuca światło na granicę Polski i na teren Polski. Być pod krzyżem to znaczy być w strefie światłości. Krzyż to właśnie jest miejsce zbawienia. To znaczy zbawił na krzyżu. Bóg zbawił świat przez krzyż swojego Syna jednorodzonego. To jest miejsce zbawienia. To jest miejsce odkupienia, bo na krzyżu dokonało się coś, co nazywa się odkupieniem. I z tego spływa skuteczny dar do wzięcia. Jest to dar światła. Jest to dar przemienia tam, gdzie padnie, tam, gdzie zostanie przyjęty, tam przemienia mroki na ciemność. Przemienia nas z królestwa ciemności do królestwa światłości. Ta piękna grafika, jak widać, bardziej znowu przemawia do tego, żeby dostąpić mocy odkupienia, żeby dostąpić do dostępności zbawienia i pozwolić, żeby Pan Bóg wlał na usprawiedliwienie w nasze serce, czyli zaprasza do wydarzenia, do tego
się stać. Może się stać, jeżeli ktoś stanie się obecny pod Włocławskiem, może się pod Włocławkiem, może też się stać, jeżeli ktoś będzie uczestniczył w tej modlitwie w parafii, ale przecież to przypomnienie, że taka dostępność Bożego zbawienia, które zostało kupione, tak, za wielką cenę zostaliście nabyci, mówi nam apostoł, że ta dostępność jest stała. No, takie wydarzenia oczywiście jakby koncentrują uwagę i pomagają nam uchwycić to, jakby uświadomić sobie całą moc. Jeszcze we wspólnocie ta wiara się wzmaga, ale to tylko po to, żeby zostało w pamięci, że dostępność jest zawsze. Bóg zawsze czeka ze swoim miłosierdziem, to znaczy strumieniem światła, które może spłynąć z krzyża, że zawsze czeka z miłosierdziem, którego można dostąpić i że to jest Boży sposób przyobleczenia mocą. Tu znowu ktoś mógłby powiedzieć, że święty Paweł miał chyba więcej mocy na początku dziejów apostolskich niż przy końcu. Tak mogłoby się wydawać, że kiedy czytamy 9 rozdział dziejów, jeszcze wcześniej rozdział 7 i 8, że to chyba tam Szaweł ma więcej mocy, ma do dyspozycji jakichś uzbrojonych ludzi, ma do dyspozycji rodzaj policji czy wojska, ma za sobą władze państwowe, może zmieniać rzeczywistość, no, kierując siłą urzędu i wojska. Chyba wtedy miał więcej mocy. A jednak święty Paweł uważa, i tym się stanicieli, że te pierwsze rozdziały, kiedy jeszcze był Szawłem i prześladował Kościół Boży, bluźnierca, prześladowca i oszczerca, to były lata niemocy. Że Bóg przyobległ go mocą w zupełnie inny sposób. Nie w ten sposób, że dał mu więcej oddziałów i więcej urzędowych papierów, za pomocą których mógłby przymuszać innych. Nie, dał mu słowo. Bo wiara bierze się ze słuchania. A tym, czego się słucha, jest Słowo Chrystusa i to jest moc. Moc Bożego Słowa. I Pan Bóg otworzył mu usta, aby mógł ogłosić całą pełnię tajemnicy zbawienia. W tym sensie przyobległ mnie mocą i dzięki składam temu, który uznał za godnego wiary mnie, niegdyś oszczercę i bluźniercę, dostąpiłem miłosierdzia i nad wyraz obfitą okazała się łaska naszego Pana. Ważne jest więc, jak widać, aby kiedy mówimy, bo to też trzeba robić, kiedy mówimy o jakichś definicjach czy określeniach takich podstawowych pojęć teologicznych, zupełnie fundamentalnych dla chrześcijaństwa, jak zbawienie, odkupienie, usprawiedliwienie, na pewno są istotne, kiedy o nich mówimy, żeby pamiętać najpierw, że my jesteśmy autorami tych idei. Nie, my jesteśmy tylko czytelnikami z historii. A historia jest opisana w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Więc to jest ostateczny fundament i to jest ostateczne źródło tak zwanej teologii, czyli tego, co w Kościele się mówi. Święty Tomasz z Akwinu napisał wyraźnie, że ostatecznie materia tego, co się mówi w Kościele, czyli nauczania kościelnego czy teologii, materia zawsze musi pochodzić z Pisma Świętego. Pewnie potrzebne jest jakieś naczynie, w którym ta materia potem się znajdzie i to jest właśnie miejsce dla magisterium i dla tradycji Kościoła, ale materia, to o czym mówimy, to musi być z Biblii. A to, co jest w listach świętego Pawła, może być zrozumiane tylko i wyłącznie w świetle jego biografii. Tylko i wyłącznie. Myślę, że bardzo wiele kłopotów w historii Kościoła i też w historii ludzi, którzy dzisiaj też żyją, bardzo wiele kłopotów bierze się stąd, że traktuje się listy świętego Pawła jako rodzaj, nie wiem, traktatów czy jakichś mądrych pism, którymi potem można żonglować i
przerzucać się cytatami. Nie. Listy świętego Pawła są zrozumiałe tylko jako dzielenie się jego biografią. Przecież to, co czytamy o charyzmatach, to tylko dlatego mógł napisać, że sam doświadczył charyzmatycznej mocy Kościoła. To, co czytamy o usprawiedliwieniu, tylko dlatego mógł napisać, że sam został usprawiedliwiony. To, co napisał o zbawieniu, tylko dlatego, że zbawienie jego dotknęło. Myślę, że bardzo wielu kłopotów w przeszłości i też wielu problemów w dzisiejszości unikniemy, pamiętając o tej zasadzie. Najpierw jest Jezus, który działa. Potem przychodzi refleksja apostołów i zamknięcie tego na kartach Biblii, a potem, czerpiąc z tej materii, Kościół Boży już XXI wiek, idąc przez świat, naucza Słowa Bożego. Bo wiara bierze się ze słuchania, a tym, czego się słucha, jest Słowo Chrystusa. Właściwą odpowiedzią na Boże Słowo jest modlitwa, dlatego powstańmy.